Bardzo. Zacznijmy od pani Henryki. Jaki jest stan swobodnego wypowiadania się w grupie wyszehradzkiej w krajach? Na ile wolne, na ile swobodnie, szczególnie jeśli chodzi o internet, jest możliwość? No cóż, V4 ma długie doświadczenia ostatnich 20 lat przynajmniej, stałych przemian. Zaczęliśmy jako społeczeństwa komunistyczne, które jeśli chodzi o gospodarskie, no to właśnie zbankrutowały w roku 89, więc doświadczenia nasze, nie tylko dotyczyły gospodarki i popchnięcia rozwoju, także chodziło o dostęp do informacji, o swobodę wypowiedzi, o upodmiotowienie ludzi, pomoc w tworzeniu bardziej aktywnego społeczeństwa obywatelskie. No, jeśli o to chodzi, no, popatrzymy na sytuację, ten region jest dość wolny. To można powiedzieć, jeśli popatrzymy na cały świat, to w kraje nasz wyszehradzkie nie mają żadnego problemu z dostępem do informacji, więc są przykłady, prawda, jakśmy starali poprawiać sytuację w Polsce. No, i właściwie tutaj tworzenie tego e-rządu, to jest eksperyment, prawda, który w tej chwili jest bardzo popularny, udostępnienie, prawda, coraz bardziej popularny, a więc e-rząd dla tych, co państwa nie wiedzą, jest to dostęp poprzez strony internetowe na strony samorządowej do informacji, które są. Na ile Polska jest ambasadorem tego e-rządu, czy internetowego, na przykład na Bałkanach, które też... Myślę, że bardzo próbujemy dzielić się naszymi doświadczeniami z naszej transformacji, naszych przemian. Jest wiele projekt, może wspomnę tylko jeden. Od niedawna przed naszym, no, taką zespół ekspertów przekazaliśmy pulę. Demokracja a prawa człowieka na zachodnich Bałkanach, myśmy to przedstawili, żeby to, staraliśmy to się to skroić na miarę jako ofertę dla nich. Ofiarowaliśmy ekspertów, którzy różnymi aspektami zajmują się różnych kwestii, problemów, którzy byliby po prostu dostępni dla jakichkolwiek projektów, które chcieliby oni, zapoczynając od praw człowieka, ale także przekształcenia sprawiedliwości i tak dalej. Zaczęliśmy działać to 3 miesiące temu i zaczyna to być w tej chwili dość skuteczne i mam nadzieję, że będzie to kolejna dobra marka właśnie w ramach krajów wyszehradzkich. Nie chodzi to tylko o zachodnie Bałkany, mówimy w ogóle o partnerstwo wschodnie. Chodzi tu o kraje, które są wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, które także mają deficyt taki czy inny, które też wymagają pomiędzy, jeśli chodzi o właśnie o zmiany społeczeństw i gospodarek. Zachęcając publiczność do wymiany poglądów, wrócimy oczywiście do pytań, gdy tylko będziemy mogli. Wszystkich panelistów wysłuchamy. David, jako head ogromnej organizacji międzynarodowej, firmy, jakiego rodzaju odpowiedzialność? No, oczywiście, wolność wypowiedzi jest bardzo wspaniała, ale są pewne ograniczenia, wydaje mi się, są pewne granice. Tak. Ale bardzo wąskie ograniczenia, swobodny, to jest prawda, jest nasza misja, naszą pierwotną misją właśnie było i nadal jest organizować informacje świata, żeby były uniwersalnie dostępna i przygotna, więc wszystkie informacje światowe od wszystkich ludzi, a więc to podstawowa wartość człowieka, deklaracja praw człowieka, prawda, bardzo jasno mówią, większość krajów na świecie podpisały się, są sygnatariuszami, jeśli chodzi o Google, to dla nas jest to także dobry interes. No, jest fajnie stosować strategię biznesową oprócz wartości dla nas, prawda, żeby jeszcze to było logicznie otwarte, żeby to dawało informacje, prawda, na informacje z zewnątrz. Z pewnością. Prawdą jest, że jest masa informacji, które nie chcielibyśmy widzieć, prawda? W niektórych krajach są różnego rodzaju informacje, które są wręcz niezgodne z prawem, nie wolno. No i zastanawiamy się, prawda, jak tutaj się poruszać w tym gąszczu tego wszystkiego, tych
powiedzmy, różnych akcesoriów nazistowskich. To są nielegalne rzeczy, prawda, żeby tego nie pokazywać. Pozycją ogólną jest, stanowiskiem jest wolność, ale trzeba szanować przepisy lokalne. Są kraje, które na przykład rządy prawa mają proces demokratyczny. To musimy szanować i chcemy szanować. Dzieje się to tak, że możemy to osiągnąć, możemy to zrobić, ale wyzwaniem w chwili obecnej jest to, żeby dopilnować, że suwerenność, prawa lokalne są szanowane, ale są ogólne wartości. Też je trzeba chronić, jeśli chodzi o swobodę wyrażenia. Nie mówię o Chinach tutaj, prawda? O tym nie mówię tutaj, nie wspominam o tym kraju. Mówię tu o tych krajach, tych miejscach, które mają inne poglądy niż Stany Zjednoczone, prawda? I co jest mową nienawiści? Jak to uregulować prawnie? A więc stosunkowo, no, jak ludzie, prawda, jak mogą debatować, jak mogą o tym mówić? Nadal problem, przed którym stoimy, to tutaj jest... autokracje są różne, prawda, i widzimy jakiś silny internet, prawda, nie podoba się tym autokratom, chcą przerwać to, bo wiedzą, że jak ludzie się organizują, co jest niebezpieczeństwem tutaj jest w krajach miłujących pokój, jest to, że dużo mówimy o ograniczaniu internetu, bo się martwimy, prawda, to Chińczycy czy inne rządy autokratyczne bardzo się nam przysłuchują, kiedy tylko zaczynamy mówić o tym, jak niedobrze się niektórzy wypowiadają w internecie. O, i mówię, raz, wy wierzycie w to samo, co my, prawda? My mamy inaczej, jednak to chcemy przepisami regulować. No, wiemy, także naprawdę bardzo ważne jest, żeby mieć otwarte oczy na, jaka jest cena swobodnego wypowiadania się. No i zwracać uwagę na tych, którzy są rzeczywiście wpływowi tutaj, na ogóle, prawda, żeby tutaj no, nie cofnął ktoś wskazówek zegara. Przejdźmy do Salomona, bo jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych w swoim kraju, jakie jest twoje zdanie, jeśli chodzi, jaka jest geopolityka swobodnego wypowiadania się? Moje pokolenie żyło w trzech różnych epokach. Jedna to komunizm, no byli dysydenci, wielu moich kolegów z Hawlem, jak i pan Boni, minister cyfryzacji, mają te same doświadczenia. Drugie to epoka demokratyczna, a trzecia to jest era internetu, czy epoka internetu. Dlatego za pozwoleniem chciałbym zmienić nieco tytuł naszego panelu. Tytuł od wolności do innowacji. Powiedzmy, żeby od innowacji do wolności. W tym kierunku, tak? Mam pewne doświadczenia z północnej Korei, Kuby i Iranu. Mogę zapewnić was, że to, czego nam absolutnie potrzeba, żeby dać tym krajom demokrację, to jest innowacje. Kiedy wjeżdżam do Północnej Korei, zabrali mi komórkę, zamknęli, zwrócili dopiero na lotnisku, gdy wracałem. My mamy świetną wiadomość dzisiaj, prawda, z ostatniej chwili związaną z Googlem. Przeczytałem w Bułgarii, być może wczoraj, Google uruchomił 30 balonów, puścił nad Nową Zelandią, w Christchurch, miejscowości. I te balony 20 kilometrów nad powierzchnią Ziemi dają internet, dostęp do pieniędzy. Jeśli uzgodnimy się i otoczymy Północną Koreę takimi balonami, to na pewno zmieni bardzo wiele. Będzie to ogromna zmiana. A tak, będą strzelać, prawda? Tak, no tutaj, prawda, do Księżyca możemy dolecieć w tej chwili, prawda, tak. No co więcej, Korea Północna jest to świetne miejsce do demokratyzacji, ale możemy wiele więcej zrobić także i dla Unii Europejskiej, na przykład. Jeśli proszę mi, żeby płacić 15 euro za godzinę, żeby korzystać z internetu w hotelu, to jest przeciw prawom człowieka, bo... Jest rezolucja Stanów ONZ, która stwierdza, że dostęp do internetu jest jednym z ważniejszych praw, podstawowych praw człowieka. Ponieważ jestem matematykiem z wykształcenia, nie trudno, prawda, wyliczyć,
że jeśli zapłacę za godzinę, za każdą godzinę 15 za moje podstawowe prawo człowieka, to musiałbym mieć 500 000 euro rocznie, żeby korzystać z tego podstawowego prawa człowieka w środku Europy. No, napisaliśmy pismo do komisarza Redinga, do komisarza Redinga, jeszcze do komisarza Nelly Cruz, wiceprezesa Komisji Europejskiej. No i Komisja Europejska już wie o tym i zwróciliśmy się do nich, aby wprowadzić rozporządzenie, uchwałę, cokolwiek będzie niezbędne, żeby dostęp do Wi-Fi i internetu był za darmowy. Nie mówię darmowy, żeby w ogóle nie płacić, ale musimy korzystać z internetu tak, jak korzystamy ze światła, z ciepłej wody, z zimnej wody, jak z toalety. Wchodzimy do budynku i po prostu, żeby to było. Więc to jest wspaniały, myślę, pomysł. I tu zacytuję prezydenta Obamę, który niedawno stwierdził, że jeśli mamy, jeśli oczekiwamy, że Wi-Fi będzie wspólnie przy kawie, to dlaczego nie za darmo Wi-Fi w szkole podczas lekcji? Dziękuję bardzo. Przejdźmy do Petera. Peter. Mówiliśmy o komisji, także pod kątem Komisji Europejskiej, jak chcieliście promować więcej swobód w mediach, prawda? Jakbyś, co próbowaliście robić w tym względzie? Jest obywatelska inicjatywa w Unii Europejskiej nadkierowana na pluralizm. No ja tutaj pisałem po włosku, propozycja wstępna została opracowana. Jest to na dwustronna jakby... Jednym celem jest wymagania od państw członkowskich unijnych, żeby odpowiednio chroniły niezależność mediów, rad, które nadzorują system medialny w państwach członkowskich. Kolejny to dotyczy zapewnienia, żeby nie było nadmiernej koncentracji jeśli właścicielskiej, żeby nie limitowało pluralizmu mediów, jeśli w jednych rękach się koncentrujemy. Myślę, że to jest ważne szczególnie dla Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie ta pierwsza część, o której wspomniałem, aby ograniczyć tę restrykcyjną władzę rządów, ponieważ, jak David stwierdził, bardzo ważne jest, aby nie ograniczać swobody komunikowania się poprzez internet, ale niestety w Unii Europejskiej zrobiliśmy ogromny błąd, jeśli chodzi o ustawy, dyrektywę o usługach audiowizualnych, które wytyczyły linię między regulowaniem telewizji a regulowaniem internetu. Nie dbając, można powiedzieć, o solidne uzasadnienie konstytucyjne, to robiąc, a zarazem w tej dyrektywie, czy też Unia Europejska nie wymaga od państw członkowskich, żeby miały takie zabezpieczenia, zapewnienie właśnie niezależności. A powód jest taki, że chociaż jest w internecie, owszem, bardzo fajnie w Google i w Facebooku, komunikacja jest swobodna, ale w moim kraju, na Węgrzech, ci, którzy komunikują się swobodnie, to jest mniejszość w internecie, więc jeśli rządy będą w stanie kontrolować większość kanałów komunikacji, to ci, którzy swobodnie się porozumiewają w tych grupach mniejszościowych, poprzez internet, nie będą w stanie funkcjonować jako ta władza sprawdzająca nadużycia władzy politycznej, korupcji. I to wszystko, co jest szczególnym właśnie niebezpieczeństwem, prawda, w tej części Europy i we wschodniej Europie. Są jakieś pytania może? Jeszcze nie. Wydaje mi się, że jest ta kwestia granic swobody wyrażania się. Prawda, mówiono wczoraj właśnie o mowie nienawiści. Henryko, co pani sądzi o, jakie są granice i jak spróbować zwalczać mowę nienawiści, te rzeczy, które no, w mediach się pojawiają, czy w internecie się pojawiają? To bardzo cenne, ale bardzo trudne pytanie, bardzo zasadne. Podzielę się zdaniem moich kolegów tutaj, że swoboda wypowiedzi powinna być w zasadzie uznawana
jako podstawowe prawo człowieka, zawsze trudno jest bardzo znaleźć właściwą równowagę, żeby ograniczać to w taki sposób, który no, nadal byłby do przełknięcia czy do stawienia, ale jakoś zarazem wyczerpując, czy istniejące ustawodawstwo może być wykorzystane, żeby właśnie ścigać, czy potrzebne ustawy są dodatkowe. W Polsce wydaje mi się, sytuacja jest stosunkowo jasno. W wielu krajach europejskich tak to jest. Mamy podstawowe także pewne zasady, które starają się regulować to. Państwo wiedzą, że mój szef, minister Sikorski, jest całkiem aktywny, jeśli chodzi o zwalczanie mowy nienawiści i w ogóle nienawiści w internecie. Jest także bardzo aktywny, jeśli chodzi o kwestie prawne. Sam sprawa się ograniczać to, co się dzieje na przykład w internecie, na forach internetowych, ale zawsze to musi być uznawane, czy też no, bardzo podchodzi do czegoś w bardzo inteligentny sposób. Nie jest łatwo zdefiniować, gdzie jest ta granica. Tak. Jedna z rzeczy, internet, jeśli mówimy o mowie nienawiści, o tych złych rzeczach w internecie, prawda, gdzie ranimy ludzi, krzywdzimy, prawda, nie doceniamy także siły kontrprzemówień, kontrwystąpień, prawda, że ktoś może coś złego powiedzieć. Mamy, ale to umożliwia nam także skutecznie przez to narzędzie potępić tych. Mamy dostęp do tych samych narzędzi. Widzimy, że w tej chwili wiele grup, wiele organizacji pozarządowych, grup praw obywatelskich kontratakują właśnie też. Na widelcu mają tych, którzy, prawda, tutaj byli traktowani jak pariasi w społeczeństwie, prawda, więc reagują. Bycie w blasku słońca czy latarni postawionym to jest najlepsze właśnie wyeksponowanie i to staje się mniej i mniej atrakcyjne. Wydaje mi się jednak, że czasem trzeba różne rzeczy robić, trzeba karać, ale wydaje mi się, że to taka kontrargumenty, kontrmowy są całkiem tutaj ciekawe. Mamy pytanie, dlaczego mowy, bierzemy to, wybieramy tę mowy nienawiści z internetu, wyłuskujemy z kontekstu, przecież gdzie indziej, to jest w telewizji, w radiu. Wydaje mi się, mowa nienawiści jest wszędzie, taka sama będzie. To wymaga i takiego samego podejścia. Część tego jest rzeczywiście anonimowy. Internet daje nam bardzo dużo anonimowości i można to organizować. Mowę nienawiści, nie mówiąc nikomu o tym, kto faktycznie mówi. No to robić też offline, no ale to już nie jest częścią problemu. Jedna rzecz, która należy wspomnieć, to to, że są tam ulotki właśnie na ten temat i w niektórych rozdziałach myślę, że jest bardzo dużo pomocnych wskazówek i odpowiedzi. Po raz kolejny zgadzam się z Davidem, że kontrmowa jest bardzo ważnym elementem odpowiedzi na takie właśnie zachowania i zamiast ograniczać mowę jednostek, które to ograniczenie zostało swobodnie ominięte przez tych, którzy naprawdę chcą wzniecić nienawiść, powinniśmy skoncentrować się na chronieniu ludzi od sytuacji i wystawienia na mowę, która tworzy bezpośrednie zagrożenie. Standardy, które stworzono na przykład w Stanach Zjednoczonych przez sądy, bardzo dumny jestem z tego, że sądy na Węgrzech w pewien sposób poszły tą trasą. Kolejną rzeczą, którą można zrobić, jest skoncentrowanie się w jakiś sposób i myślę, że jest to bardzo rzadko niestety poruszane. Powinniśmy być świadomi tego, że państwa powinny robić coś, no i nie da się zaprzeczyć, że Austrijczycy bardzo dobrze tu idą w tym kierunku. Państwa powinny zrobić coś, aby wspomagać kontrmowę dyskryminowanych mniejszości, takich na przykład jak Romowie. Mniejszości takich na przykład jak Aborygeni, które są przykładem w Australii, gdzie część populacji, część, której nie jest w odpowiednio silnej pozycji, aby odpowiadać samodzielnie na taką mowę. Oczywiście inni w społeczeństwie powinni się tego przyłączyć. Nie jest to kwestia tylko i wyłącznie tego, aby odpowiadały na takie ataki mniejszości, ale myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, aby zobaczyć, że zamiast ograniczać wolność mowy jednostek, powinniśmy skoncentrować się na ograniczeniu kontrolujących czy też manipulacyjnych sił i zachęcania do mowy nienawiści ze strony rządów, ponieważ to jest najtrudniejsze, kiedy rządy wspierają zachęcanie do mowy nienawiści przeciwko mniejszościom i innym krajom. Nie mam tutaj oczywiście przypadkiem z obok
t-shirta, który mówi, to jest antypatia. Założyłem go, ponieważ rządy bardzo często właśnie w bardzo agresywny sposób piętnują ludzi, którzy je krytykują. To jest straszna rzecz, i cała maszyneria rządowa właśnie wspiera takie zachęcanie do nienawiści. Musimy być tego świadomi, więc musimy ograniczyć moc rządu, a nie ograniczyć wolność wypowiadania się po jednostek. Jeżeli mogę, myślę, że jest to bardziej ogólne wyzwanie. Mówimy tu mniej o działaniach prawnych, a raczej o edukacji i wypracowaniu czegoś, co nazwałabym sposobem postępowania. Myślę, że jest to dość oczywiste, że internet stanowi dokładnie takie samo wyzwanie, jak wszystkie inne technologie i media. Ludzie są tam anonimowi. No i z przyczyn oczywistych poniekąd zachęca to do większej agresywności czy obcesowości niż normalnie. Natomiast mimo wszystko uważam, że nie jest to kwestia uregulowania tego, a raczej zajęcia się wyzwaniem tego, aby ludzie byli bardziej wyczuleni na to i tego, jakie są bezpośrednie rezultaty tego, co może być związane z internetem. Więc raczej myślę, że nazwałbym to kwestią edukacyjną tutaj. David, w jaki sposób możemy skorzystać z tej otwartości? W jaki sposób możemy skorzystać z tego, aby wykorzystać innowacje? Wróćmy do kwestii innowacyjności. Jak ta wolność na internecie może wyzwolić energię, której potrzebujemy dla innowacji? No, myślę, że to widzicie sami. Internet jednak nie jest tak stary i w tak krótkim czasie, znaczy popatrzeć na to, co się dzieje, nie jest to tylko kwestia firm, które tego tak bardzo wykorzystywały, ale organizacji pozarządowych, jednostek i tego, co widzicie w jednostkach. Więc pytanie, w jaki sposób sprawić, żeby było to otwarte, rozumiejąc, że jest duże zrozumienie i duży wpływ rządu, w jaki sposób zagwarantować, że tak właśnie będzie, że nie będzie bramkarza, kogo trzeba by opłacać, nie trzeba prosić o pozwolenie, aby podłączyć się do sieci, czy też korzystać z tego, nie wiem, ktoś widzi to, chodzi, kto by nam patrzył na ręce, co ściągamy, jak wygląda software, które mogą to wykorzystywać inni przez internet. I to jest to najważniejsza rzecz. I muszę powiedzieć, że to jest zagrożone na tę chwilę. Myślę, że na całym świecie, nie tylko w Europie, na wiele sposobów. Jedną rzeczą, która nas najbardziej niepokoi, jest perspektywa tego internetu, który jest podzielony na internety regionalne, krajowe. No, tak jak powiedziałem, no, niektóre z narodowych zarządzeń rozumieją, jak bardzo jest to ważne, natomiast myślę, że naprawdę ryzykujemy z punktu widzenia praw człowieka i globalnych praw obywatela, ale też z punktu widzenia wzrostu gospodarczego ryzykujemy bardzo dużo, jeżeli pozwolimy na to, aby internet był podzielony w taki właśnie sposób. Co ty o tym sądzisz? No, mówimy tutaj o anonimowości, ale naturalnie możemy walczyć przeciwko anonimowości na internecie. Na przykład mieliśmy problemy z anonimowością kart SIM dla telefonów mobilnych. Nie wiem, jakie są zarządzenia w całej reszcie świata, bo w moim kraju teraz nie jesteście już w stanie kupić anonimowych kart SIM. Takie jest prawo. Więc no, musimy myśleć o tym, w jaki sposób zająć się anonimowością w internecie. No tak, ale czy wymagalibyście, aby ludzie zawsze wykorzystywali prawdziwe i prawdziwego imię i nazwiska, jak są w internecie? Jeżeli mamy do czynienia z mową nienawiści, jeżeli mamy do czynienia z złamaniem prawa karnego, no to nie jest to aż tak trudne, aby zidentyfikować i określić adres osoby, która dopuszcza się takiego naruszenia. Czy mam jakieś pytania? Mamy jeszcze 15 minut. Jest 10 minut, niż zazwyczaj się pokazuje na Euronews, więc słuchajcie, to jest luksus, to niesamowite tak naprawdę. No. Jakieś pytania? Co do wolności? Co do ograniczeń wolności? Piotr ma chyba komentarz. Taki krótki, wielki element, aby połączyć tylko mowę nienawiści i cały internet. I widzimy to w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie penetracja internetu może nie być aż tak wysoka,
i jest to w stanie zdominować jednak dyskurs publiczny i naprawdę trzeba komunikację umieścić w kontekście internetu, dyskursu publicznego w tym kraju. W przeciwnym razie ograniczenia narzucone na media tradycyjne i kontrola rządowa narzucona na media tradycyjne w połączeniu ze sponsorowanymi przez rząd zachętami do mowy nienawiści przeciwko tym, którzy próbują wolno, swobodnie komunikować się, krytykują rząd przez internet, mogą dać bardzo zły model. Ponieważ oznacza to, że większość ludności tak naprawdę nie ma swobodnego dojścia do informacji, a ci, którzy zajmują się komunikacją internetową, nie tylko są w mniejszości, jak mówiłem wcześniej, ale też są traktowani jak ci, którzy nie są patriotami, którzy nie patrzą na interes swojego kraju, zdrajcami itd., itd. Co myślisz na temat tego, co w tej chwili robi obecny rząd na Węgrzech? No, to jest bardzo długa historia. Pozwólcie Państwu, że powiem najpierw, że to, w jaki sposób obecny rząd zajmuje się z wolnością prasy, to jest bardzo restryktywny sposób. Myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, aby ten system kontroli nad mediami, który stworzyli, się po prostu zawalił, ponieważ na Węgrzech wolność mowy i wolność prasy jest bardzo cenną tradycją w naszej kulturze. Jest ona swego rodzaju tragiczna tradycja we wszystkich walkach wyzwoleniowych w Polsce. Myślę, że mogliśmy jej widzieć to podobnie. Dzisiaj jak wszystkie kraje walczyły o niepodległość i niezależność, więc żądanie wolności pracy i wolności mowy było na samym szczycie naszej listy żądań. Więc myślę, że kontrola nad prasą i wolność mowy powinny trwać tutaj bardzo długo. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, ta europejska inicjatywa dla ograniczenia na terytorium Unii Europejskiej możliwości rządu do kontrolowania prasy jest wspólnym zadaniem dla całej Europy. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, czwórka wyszehradzka naprawdę muszą tutaj połączyć swoje siły i popychać Unię Europejską w kierunku rządów federacyjnych, aby powiedzieć wszystkim państwom członkowskim, że rządy powinny zabrać ręce z daleka od tych organów, których zadaniem jest nadzór mediów, ale nie kontrola nad nimi. W jaki sposób umieścisz to w kontekście? Tak naprawdę pytam się to wszystkich w kontekście naszego dziedzictwa krajów, które przeszły do demokracji. Czy to jest tak naprawdę przełom, potencjalny przełom, czy też cofnięcie, krok wstecz względem wolności mowy, czy też to, że ludzie będą chcieli bronić absolutnej wolności mówienia, czego tylko chcą? Myślę, że jest to częścią doświadczeń transformacyjnych. Transformacja jeszcze nie jest zakończona. Myślę, że transformacja zawsze wymaga podejścia ewolucyjnego i nie wszystko powinno być brane za rzecz oczywistą. Nie wszystko dostajemy od razu na talerzu. Więc negatywne doświadczenia są tylko i wyłącznie ważne z drugiej perspektywy, ponieważ zmusza nas to do walki za te podstawowe prawa, które chcemy tak naprawdę widzieć jako oczywiste. I jeśli mogłem tylko krótko skomentować jeszcze jedną kwestię w dziedzinie rynku cyfrowego. W czasach kryzysu wydaje mi się, że powinniśmy też patrzeć na wokandę cyfrową z tego bardzo gospodarczego kontekstu. Jest bardzo dużo wzrostu, który można wygenerować poprzez wprowadzenie, czy też poprzez nowe regulacje albo deregulacje rynku. Jest to niezmiernie ważne właśnie dla obywatela. I są dane, które pokazują, że na przykład jeżeli damy radę rozwinąć pojedynczy rynek cyfrowy w Unii Europejskiej, to będziemy w stanie uzyskać mniej więcej plus 4% GDP stworzone tylko i wyłącznie dzięki temu. To jest właśnie to, o co walczy pan
Rafał Trzaskowski w Europarlamencie widzi co tydzień. To jest tak naprawdę bardzo ważna bitwa nie tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej. Samo, co ty myślisz na ten temat? Na temat tego i na kwestię przejścia ku demokracji, jak to wpływa na wolną mowę? Mówiąc o wspólnym rynku cyfrowym, jedną z rzeczy, których desperacko potrzebujemy, to jest podatki roamingowe, które powinny zostać obalone na terytorium Unii Europejskiej, jako że te podatki tak naprawdę naruszają jedną z czterech europejskich wolności. No, są obniżone, ale to są. I z tamtego punktu widzenia musimy dojść do wspólnego rynku cyfrowego. Tak naprawdę jesteśmy teraz w zupełnie innej sytuacji niż 20 czy 30 lat temu, ponieważ mamy tak potężne narzędzie jak internet, tak potężne, że jesteśmy w stanie zasymulować rządzenie krajem. Jesteśmy w stanie tworzyć modele dla lepszej, poprawionej polityki zarządczej krajem i modele te będą nie tylko wspomagać, ale też w przyszłości mogłyby też zamienić rolę rządu, więc to myślę, że powinno być naszym głównym celem. Reprezentuję organizację pozarządową, to jest Klub Atlantycki w Bułgarii. Każdy, kto jest zainteresowany tym, co piszemy, mamy stronę atlantic.org. Mamy pytanie z sali od państwa. Awatary rządów. Ciekawe. Ktoś tu powiedział, tak? Jak się pan nazywa? Piotr Pacewicz, ponownie dziennikarz. Internet jest także zabójcą tradycyjnych mediów. Drukowane media były pierwszą ofiarą, radio drugie, telewizja trzecia w kolejce i tak dalej. Moje pytanie więc, jak postrzegają państwo wszyscy przyszłość komunikacji, porozumiewania się w społeczeństwie? Jakie zagrożenia dla tradycyjnej opinii a tej równowagi między rządowej w internecie, w rozwoju internetu? I jakie są szanse, jakie zagrożenia tej nowej komunikacji, tej sytuacji? No cóż, wydaje mi się, że internet na pewno zaburza tutaj dużo, jeśli chodzi o tradycyjne media. I to jest kłopotliwe, trudne. Pewno organizacje te, wydawnictwa i tak dalej miały długą organizację, prawda, poważne biuro na całym świecie, wiadomo było, co się dzieje. Tworzenie tego jest bardzo ważne tutaj. A jeśli ludzie mówią, no internet zabija to, no to tak, no tutaj mam trudności techniczne z krzesłem, ale tak czy inaczej. Myślę zmienić, ale będę mówił, nie będę przerywał. Wydaje mi się więc, że to rodzi obawy i no jak, to co pan spytał, prawda, jak się upewnić, jak dopilnować, żeby te organizacje mogły nadać, by dochodowe były obecne. Ale nie jest to całkowicie zły, ponieważ internet także upodmiotawia nowe formy dziennikarzy, prawda? Tutaj widzimy to, jesteśmy świadkami, piszą ludzie. Owszem, tak żeby sprawdzać rządy, a więc to demokratyzuje także dziennikarstwo, daje narzędzia do współuczestniczenia, publikowania bardzo wielu ludziom w tej chwili, więc to jest plus. Więc już widzimy nowe formy dziennikarstwa, nowe tworzone organizacje dziennikarskie, powiedzmy, prawda, które uprawiają dziennikarstwo w sieci. Jest to okres przejściowy, to na pewno, ale ważne jest, żeby zagwarantować to, żeby zrobić wszystko, żeby niezależnie od organizacji to było, prawda? Tutaj niektóre właśnie filmy, prawda, nawet trzeba zapłacić za informacje, jedne z powodzeniem, ale niektóre, niewiele. Czy jest jakiś sposób, żeby ułatwić ten proces z punktu widzenia Google'a czy skądinąd?
Wydaje mi się, że tak, próbowaliśmy, mamy cały szereg różnych programów współpracy z gazetami we Francji, właśnie wracam z Francji, gdzie mamy taki fundusz innowacyjności wraz ze Stowarzyszeniem Gazet Francuskich. Razem chcemy, to stowarzyszenie będzie wybierać projektu. Będziemy finansować nowe modele, nowe, prawda, mamy ekspertów. To jest przykład właśnie tego, o czym mówimy. Czy będzie jakiś taki wzór, model dla wszystkich miejsc? Być może, nie wiem. Zobaczymy, tutaj chyba pan miał pytanie, bardzo proszę. I jeszcze dwa. Wojciech Szubilski z Majny. Moje pytanie dotyczy tego, jak zachęcać zadawanie pytań. No, nie ma zbyt wielu. To jest też sytuacja podobna. Peter może chyba potwierdzić tutaj znaczkiem zadanie pytań. Otwarta krytyka. To jest ciekawa cecha, do której powinniśmy tak czy inaczej zachęcać. No, pierwsze pytanie, jak zachęcać? Jak do pytań w regionie, tutaj w Europie Środkowej? Ponieważ jeżeli weźmy pod studentów amerykańskich czy uczniów, to tutaj w Google podstawowe zadanie pytań, prawda? Jak zachęcać do tego na forum publicznym, w regionie? Wydaje mi się, że jednym ze sposobów media partycypacyjne, oczywiście to jest fajne nawet, czyli narzędzie, przy pomocy którego można to organizować, ale musimy też być bardzo świadomi obszarów wolności, wypowiedzi, prasy, prawda, tutaj to nie jest, społeczeństwa nie są do końca świadome tego, być może szczególnie jeśli chodzi o wartości swobody wypowiedzi, jeśli chodzi o kontrolowanie władzy. Musimy to zakomunikować, tę wartość, musimy wspólnie tutaj także Unię Europejską podprowadzić w tym kierunku, żeby były pewne federalne przepisy takie, więc tak jak cel, prawda, inicjatywy polskiej, żeby ograniczać władzę rządów do kontrolowania prasy. Bo wydaje mi się, że w trakcie tego przemian Europa nadal buduje na doświadczeniach, prawda, tych dłuższych państw członkowskich ze dłuższym stażem, że rząd może być mniej niebezpieczny, prawda, bez nawet ograniczania władz dla wolności prasy, ale musimy rozważyć, tworząc prawo europejskie, i chciałbym tu podkreślić to, że nie tylko chodzi tu o Węgrzy, to nie tylko nasz problem. W ustawie medialnej, prawda, i dyrektywie Komisja Europejska zaproponowała takie zasady, żeby wymagało od wszystkich państw, ale to nie przyjęto. I to nie rząd węgierski o tym przesądził. Prawda? To jest właśnie tak, no stąd petycja. Tak więc wydaje mi się, że w Europie dajemy rządom kontrolować gro mediów, to ludzie mogą się wtedy obawiać zadawać pytania, bo jeśli tak się będzie, bo będą myśleć, że należą do małej mniejszości, że mogą cierpieć, prawda, w pracy i tak dalej. Więc musimy także dlatego ograniczać restrykcyjne władze rządu w Europie. To na cały panel albo dzień by nam starczyło, żeby mówić ten tam. Mamy pół minuty, zostało nam tylko tak naprawdę. Lech Pankiewicz, fizyk, dyrektor Centrum Teoretycznej Fizyki. Pan, zastanawiam się, dlaczego państwo tak się obawiają mowy nienawiści. Internet jest platformą, gdzie, no, to nie ten problem jest, to pozwala każdemu, każdą opinię wyrazić, czy to będzie inteligentna, prawdziwa, czy kłamstwo. W efekcie obywatele paradoksalnie mają więcej problemów z uzyskiwaniem zakwalifikowanej, na przykład strony na przykład przeciw szczepieniom. Jeśli będą popularne, ludzie zaczną umierać. Nie umierają od mowy nienawiści, przynajmniej nie tu w Europie. Natomiast jeśli przestaniemy szczepić dzieci przeciw jakimś, prawda, zagrażającym życiu, to zaczną umierać, prawda? No i tu będzie, to się nasili, prawda? Wydaje mi się, że to jest głębszy wiele problem niż mowa nienawiści. Bardzo króciutko, Salomon, ostatnie słowo. Jak podchodzić do czegoś takiego? Jak znaleźć równowagę w tym wszystkim?
Jeśli potraktujemy internet jak istniejące media, to wydaje mi się, że ta równowagę można znaleźć stosunkowo łatwo i łatwiej będzie, jeśli będziemy traktować jak normalne media, jak tradycyjne media. Ale jest coś, na co nie mieliśmy czasu, żeby to omówić, a wydaje mi się, że to bardzo istotne dla tego tematu, a bardzo ważne, a mianowicie cyberbezpieczeństwo. Niedawno NATO postanowiło, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów NATO i ciągłe ataki w sieci z zachodnich Chin, Rosji, Iranu i tak dalej, i tak dalej, udowodniły, że rzeczywiście internet jest o wiele silniejszym bronią niż broń jądrowa. I mamy tysiąc umów, jeśli chodzi o broń jądrową, a nie mamy żadnego, jak, prawda, możemy przecież atakować, stosując bardziej niebezpieczną broń niż broń jądrowa. No i jeszcze tak, dziękuję bardzo wszystkim Państwu, wszystkim panelistom. Prosimy o brawa, gromkie brawa.